jemy na bosaka 2 dni, 2 noce. Śpiewamy tak, jak tu się mogło śpiewać 1500 lat temu. Na północy duchu Alp, duchu Karpat, w Europie Środkowej, tu gdzie Berlin, Paryż, Moskwa, Warszawa. Żyły takie plemiona dzisiaj w Azji, w Afryce. I śpiewało się o tak. Europy tu jeszcze nie było. To jest roztocze, ponad 500 metrów jest ponad poziom morza, albo woda spłynie, zabierze plony, albo dzik zje. No, co chodzi też, tak samo będę mówić u Jachymka. To dobrze, że taki gościo tu przyszedł. Pan Stanisław to jest raczej tak oczywiście za ekologią, prawda, za turystyką. Zamieszkał, ma agroturystykę. Ten Jachymek trochę tam ratuje. Młodzież ma pracę, kucharki gotuje i to bardzo dobrze. Do Guciowa jedzie, bo tam dobre żarcie. Ja jestem synem ziemi gorajeckiej, na Roztoczu Białym, gdzie, powtarzając za Edwardem Stachura, gdzie sosna piachy, kozy i rozstaje i potęgowa, samotna jak palec. Sołectwo Guciów. 328 hektarów powierzchni, 33 gospodarstwa, 1 sklep spożywczy u pani Marysi, 85 mieszkańców, w tym 23 poniżej 30 roku życia. Chodziło się na bosaka, człowiek przedwojenny, nie jadł tyle pigułek, dużo budował, był niższy, ale twardy, trudny do zabicia, podobnie z kobietami. To byli tacy Indianie tych stron. Na bosaka, czuli ziemię, wiedzieli, jakie ziele zerwać, kiedy, na co zastosować. Wiedzieli też, jaki ptak śpiewa na jaką pogodę. Nie ma u nich niepotrzebnych słów. Pięknie mówią, piękną gwarę. W każdej dolinie inna troszeczkę ta gwara. Już dłupnąć na kotele majca. Mara idzie, dyszcz będzie, uciekaj. Jak się jeszcze doda, że Lwów to największe roztoczańskie miasto, a Guciów najmniejsza roztoczańska wieś. Zaraz zakręci się śpiewa. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Guciowie. Kapliczki deszczu wam przyniosę, w blakłe dudki w nieba dzwon. Jak wody wiatrem oddychanie, tańczą panowie niewidzialni na moście w Awinion. Że nazywam się Monika Grela, jestem sołtysem wsi Guciów, jestem na tym stanowisku 4. rok. Jest nadleśnictwo, jest park i to nam wszystko blokuje. Nie możemy na przykład założyć kanalizacji, nie możemy mieć wodociągu, nie możemy mieć nic, no bo park nie zezwala, bo to jest parkowe, nie wolno kopać, bo jest środowisko, ekologia. I także na dzień dzisiejszy no nie mamy nic. Teraz przez te 4 lata zobaczyłam, że tu chyba nic nie da się zmienić. W drodze wieśli mnie żelaznym wozem. Mama zaczęła mnie rodzić w wąwozie koło Kawęczynka. Chwalę takie miejsca z takim gęstym powietrzem goszczenia się, świętowania. Chwalę wąwozy, no bo tam się urodziłem. Parę maleńkie wsie. Stare sady, no i wszystkie te zagony roztoczańskie. I ludzi, którzy mówią pierwotnym, przedwojennym językiem, bez żadnych najsów, spoko, kul czy inne takie. Drygawka, trąba taka pasterska. Można się było przy pomocy tej drygawki umówić z narzeczoną na randkę. Narzeczona narzeczonego poznawała po trąbie. Nie było dwóch podobnych brzmień. Żeby na tym zagrać, trzeba się zewrzeć w pośladkach, żeby nie było przeciągu, cugu, przewiewu. Ja spróbuję zagrać. Umówić się z Kaśką, chociaż moja żona Hania. Jak usłyszę, to mogę dostać po łbie mokrą szmatą, bo wabię inną.
I las był dla mnie takim domem drugim. Tu ziemię kocham w sposób taki indiański. Wędrowanie po niej i zachwycanie się nią. No to są stare jodły nad wieprzem, 55-metrowe, takie jak Jeżeromski kiedyś opisywał w Puszczy Jodłowej. Od jednego miejsca do drugiego człowiek się nie może nadziwić, nacieszyć, nachwalić to wszystko, no bo to taki majestat to roztoczy. Tam się dopiero nabiera tej proporcji do przyrody, do kosmosu, do kogoś, kogo nazywają Bóg. Wszystka moja nadzieja, u Boga mojego. Gdzieś tam w psalmach jest powiedziane, błogosławiony lud, który umie się cieszyć. Chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności. Wśród tych wszystkich roślin, tych chmur, tych wichrów, deszczów, śniegów. Tu, za naszymi stadałami w Guciowie. Huchnięcia samego Boga. Nie bardzo jest się komu wkurzać, mamy mało mieszkańców. I ciężko się żyje, młodych nie ma, powyjeżdżały, powyrzekali się. Wierzę, że znajdę rytm czasu, znajdę oddech rzeki, znajdę stary dom. Żeby nie wiem, jakie mieć nędzę wcześniej, to zawsze to, co przed nami, można czynić niebem, takim świętością, a piekło odrzucić. Cudowności nie zabraknie za 100 lat, za 200. Po prostu ten świat jest jednym wielkim nadmiarem. Nadmiarem dobra, piękna. Wystarczy tylko umieć sobie wziąć z tego nadmiaru.